Witajcie moi mili, z tej strony Piorun. Zapraszam was do wysłuchania przerażającej opowieści. Owa opowieść rozpoczyna się w 2019 roku, gdy grupa znajomych wraca z imprezy, która była w nocy, głęboko po północy. Mieli do przejścia 6 albo 8 kilometrów. I co się zdarzyło? Już wam opowiadam. Było to tak. Grupa znajomych szła po prostu z imprezy w jakiejś wiosce na Mazowszu. Mieli do przejścia 6 albo 8 kilometrów. I gdzieś w środku tej ich drogi wędrówki stał w lesie transformator, taki jak ten. I po przejściu kilku kilometrów jeden z członków grupy odłączył się i powiedział: idę się odlać, chłopaki, poczekajcie. I poszedł. Ci zwolnili kroku i szli powoli, gadając o tym, co było na imprezie, kto najwięcej wypił browarów, kto wyulgał najwięcej bimbru. Takie tam luzackie podejście do tematów po imprezie. Po chwili słyszą brzęczenia i huki. Odwracają się wszyscy jak na komendę. I widzą, jak ich kumpel stoi na transformatorze i trzyma przewody od niego. I krzyczy: chłopaki, trzymam, trzymam, trzymam. Wokół słychać huki wybuchów bezpieczników, łuki elektryczne, iskry, które się sypią. A ten trzyma. Po chwili go wysadziło z podestu transformatora. I wpadł tylący się w krzaki. Ci dobiegli do niego po minucie, wyciągnęli go z tych krzaków i wezwali pogotowie. Po jakichś 15 minutach pogotowie przyjechało i zabrało go do szpitala. A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze było później. Po kilku godzinach budzi się, a obok przechodzi pielęgniarka. Szarpnął ją dwa razy, ta się odwraca i się pyta: w czym mogę panu pomóc? A on mówi: siostro, siostra, nie ma ładowarki do telefonu, bo mi się telefon rozładował. No nie działa. Obok przechodził w tej chwili ordynator. I słysząc to, odwrócił się i powiedział: człowieku, czy cię nie popierdoliło? Właśnie cię pierdolnęło 17 tysięcy volt, a ty jeszcze kurwa chcesz ładowarkę? A on patrzy się na ordynatora, na telefon, na ordynatora, na telefon, na telefon, na ordynatora i mówi: panie doktorze, ale mi się rozładował i nie działa. On mówi: to było sobie kurwa naładować, jak trzymałeś, idioto, te przewody na transformatorze. I tu się historia kończy. Rozmawiałem z tymi jego znajomymi i powiedzieli, że byli w ciężkim szoku to, co on odwalił. On powiedział coś takiego: chłopaki, ale ja to zrobiłem dla jaj, bo chciałem sprawdzić, czy po wódce człowiek jest niezniszczalny. O mój Boże, pomyślałem. Oceńcie sami tą historię w sekcji komentarzy. Ja ją tylko przytoczyłem. Historia jest prawdziwa, a podobną historię jak tu, którą przytoczyłem, widziałem w Kazimierzu Dolnym, jak byłem na wakacjach. Tylko niestety tam zginęła 17-letnia dziewczyna, która zrobiła ten sam głupi błąd. Niestety. Trzymajcie się i przerażająco dobrej nocy wam życzę. Pozdrawiam, Piorun.